Członkowie i sympatycy Kukiz 15 w miniony weekend wybrali lokalne władze ugrupowania. Wyboru dokonano podczas walnego zgromadzenia Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15, Okręg Wałbrzyski. Spotkanie zdominowała dyskusja na temat sytuacji lokalnej i przyszłych wyborów samorządowych. Ten ruch Kukiza jest bardzo nieokrzepnięty. Tutaj jest tak mało zwolenników. Zadaniem moim jest przede wszystkim zainteresować młodzież tym. Chcielibyśmy stworzyć koło młodych wzorem innych miast. Przede wszystkim chcielibyśmy w pewnym sensie rozliczyć to, co tutaj złego było w tym Wałbrzychu. Bo zwróćcie Państwo uwagę, dochodzi do nas wiele informacji dotyczących niesprawiedliwości, tego na przykład prywatyzacji mieszkań, sprzedaży mieszkań i tak dalej. Ale kogo będziecie rozliczać? Obecnie rządzących, czy tych, którzy rządzili naszym miastem wcześniej? Myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Ja myślę, że przed nami przede wszystkim etap najważniejszy, zmiany sądów i sędziów. Nie czarujmy się. To jest wszystko. Ci wszyscy sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, na pewno są umoczeni. I na pewno należałoby ich wymienić obligatoryjnie. Ale w co są umoczeni, panie prezesie? Niech pani zgadnie. Po prostu byli również za czasów komunistycznych i ferowali niesprawiedliwe wyroki. Co możemy udowodnić? Przyjdzie czas na to. Panie prezesie, mówicie, że chcecie sięgnąć po ludzi młodych. Właściwie to kwintesencją ruchu Kukiza jest młodzież. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko że w Wałbrzychu jest dość specyficzna sytuacja. Proszę zwrócić uwagę, że w 2000 roku zlikwidowano wszystkie kopalnie. Zupełnie niepotrzebnie, uważam. I temu również należałoby się przyjrzeć, chociaż niby takie zasługi olbrzymie ma Solidarność w tym, co się stało w Polsce, to jednak pan Senkowski lekką ręką podpisał umowę. I co z tej umowy? Miały powstać nowe miejsca pracy, a tymczasem ci ludzie, którzy byli górnikami, którzy byli szanowani, którym się bardzo dobrze powodziło, nagle stali się obywatelami czwartej kategorii. Widzę na ulicy tych ludzi. To są jeszcze stosunkowo młodzi ludzie, którzy są bezrobotni, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, którzy już nie są ludźmi praktycznie rzecz biorąc, którym nikt już w tej chwili nie jest w stanie pomóc. Skrzywdziliśmy tych ludzi. Skrzywdziliśmy nie tylko tych ludzi, skrzywdziliśmy zamykając kopalnie. Zamknęliśmy, nie mówię, że ja, ale my jako społeczeństwo, zamknęliśmy również wszystkie przedsiębiorstwa około towarzyszące, które produkowały wyposażenie do tych kopalń i tak dalej. To wszystko należałoby w jakiś sposób naprawić, zrepolonizować, wiadomo, banki, no to jest sztandarowe przesłanie ruchu Kukiza. A jak się panu dzisiaj żyje w Wałbrzychu? Większość jest hura optymistyczna. Mówi, że Wałbrzych jest zupełnie innym miastem niż jeszcze chociażby dekada temu. Tak mi się wydaje, że w tej chwili Wałbrzych już przynajmniej wizualnie wygląda nieźle, prawda? Czy to wszystko? Nie tylko. Widzę jednak tutaj bardzo dużo, przynajmniej w tej dzielnicy, w którym mieszkam, nie ma. Nie jest tak dobrze w większości obywateli. Ci, którzy mają emerytury, zgoda, ale ci, którzy nie mają pracy, którzy nie mają sensu życia, ci ludzie tworzą taki margines, że strach czasami wyjść na ulicę w nocy, mówiąc szczerze. Ale mamy ładne drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. I potężny dług, chciałem zauważyć. I potężny dług. Tak, oczywiście można postępować. Większość mieszkańców to cieszy. Nie sądzę. Gdyby oni wiedzieli, jakim to kosztem, nie sądzę, żeby ich cieszyło. Tak czy inaczej przyjrzymy się tym sprawom dokładnie i spróbujemy to. A czy swoją reprezentację do wyborów samorządowych, do samorządu szykujecie? Tak, szykujemy, z tym, że ponieważ jesteśmy ekipą nową, dopiero się zawiązujemy, a naszym przesłaniem jest, ażeby ludzie, którzy będą nas reprezentować, byli kryształowo czyści. Nie jest to proste. Nie jest to proste. To dopiero musimy podjąć stosowne decyzje. Na razie jeszcze nie mamy kandydata.
nie wiemy, kogo poprzeć. Nawet gdybyśmy nie wystawili kandydata, to nie, również nie wiemy, kogo poprzeć. Prawo i Sprawiedliwość? Nie, tego nie mówię. Platforma Obywatelska? Platforma? Nie, tym bardziej. Generalnie jestem wrogami wszelkiej partii. Absolutnie. No tak, bo jesteście stowarzyszeni. Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że z samego założenia uważamy, że partiokracja jest to zło, które nas prześladuje w Polsce. Proszę spojrzeć, jak wybierani są posłowie, jak wygląda ordynacja wyborcza. Toż to posłowie stanowią prawo, piszą ustawy, które później są prawem. No i co, jakie mamy to prawo? Że bogaci nie są karani nigdy, a maluczki jak ukradnie batonik, idzie do kryminału. No nie może tak być, absolutnie. Mógłbym podawać szereg przykładów, ale czas trochę nagli, także... Panie prezesie, a Rada Miejska, Rada Powiatu? Do Rady Powiatu na pewno, dlatego że powiat jest bardzo ważną sprawą i tutaj jest szereg takich rzeczy, które powinniśmy zrobić. Rada Miejska być może, ale to jest bardzo trudny temat, dlatego że widzę, że tutaj jest taka koalicja niepisana Platformy z PiS-em. No niestety. A dlaczego pan tak uważa, że jest koalicja? Wiem. Bo widzę. No bo jakby... Ale co pan widzi? Widzę, że ci ludzie w pewnym sensie się dogadują. Przy czym uważam, że akurat nie jest to takie złe, jeżeli to dotyczy dobra. Jeżeli to jest dla dobra ogółu, czyli dla dobra całego społeczeństwa Wałbrzycha. Natomiast są takie przypadki szczególne, które niestety czasami wychodzą i widzę, że no nie powinno tak być. Tutaj powinien ktoś z PiS-u stanąć ostro i powiedzieć nie zgadzamy się na takie marnotrawstwo na przykład, albo nie zgadzamy się na taką inwestycję. A nie ma tego, pan uważa? Uważam, że nie ma, absolutnie. Po prostu pochwalają się wzajemnie, a to nie jest dobre dla społeczeństwa Wałbrzycha, prawda? W spotkaniu uczestniczył poseł Paweł Grabowski, który w swoich wypowiedziach mocno podkreślał rozczarowanie postawą Kornela Morawieckiego oraz posła Ireneusza Zyski. Zostaliśmy, właściwie nie my, tylko mieszkańcy ziemi wałbrzyskiej zostali zdradzeni przez Ireneusza Zyskę, który na plecach Pawła Kukiza cynicznie postanowił dostać się do Sejmu, a później opuścić obóz Pawła Kukiza, tworząc sobie nową partię. To jest dziwne, że idzie się do Sejmu pod hasłem stop partiokracji, a po jakimś czasie zakłada się partię polityczną. No ale trudno. Mamy tutaj duże straty spowodowane właśnie przez Ireneusza Zyskę. Obywatele, mieszkańcy tego regionu dużo przez niego stracili politycznie, no ale odbudowujemy się. Dzisiaj został tutaj zawiązany nasz oddział w okręgu wałbrzyskim. Jego prezesem został pan Jerzy Piotrowski. Gratuluję. Będziemy na pewno współpracować. Ja mam to szczęście i też ten zaszczyt, że po dwóch takich w spadku dostałem już okręg wrocławski po Kornelu Morawieckim, który również postanowił iść swoją drogą, założyć partię polityczną. Razem z Zyską. No może nawet nie tyle razem z Zyską, ponieważ Kornel Morawiecki miał przynajmniej tyle odwagi, że on odszedł i od razu powiedział, co jest grane. Ja przypomnę, że Ireneusz Zyska jeszcze przez jakiś czas postanowił jednak służyć dwóm panom i trochę jeszcze był w ruchu Kukiza, a trochę już myślał o tym, żeby iść do Wisu. Bardzo nieeleganckie zachowanie, takie, które należy mówić o tym, piętnować to zachowanie, ponieważ tak być nie powinno, że idzie się do parlamentu pod hasłami, które nam po prostu w sercu nie grają. Bo rozumiem, gdybyśmy jeszcze byli jako... Czym się kierował, jak pan sądzi? Moim zdaniem kolega Zyska chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby dostać się do Sejmu, obojętnie w jaki sposób, ponieważ gdyby było tak, że Kukiz 15 byłby partią polityczną, no to jeszcze taki transfer między partiami to się zdarza, ale jeżeli jest to ruch obywatelski, który ma bardzo konkretne postulaty zmiany konstytucji, odpartyjnienia całego naszego życia publicznego, a kolega Zyska te hasła przyjmuje niby jako swoje, a później występuje z ruchu i idzie do partii, która w zasadzie to jest takie 120% PiS. Jeżeli PiS coś proponuje, to WiS jest jeszcze bardziej zapisem, jeżeli się posłucha tego, co się dzieje w parlamencie, co się mówi. No żal tego słuchać, naprawdę. Także ja czuję się nieco w imieniu tych mieszkańców rozgoryczony, ponieważ dostałem bardzo dużo informacji, takich bardzo niepochlebnych, ja nie będę ich cytował, gdzie nasi wyborcy, ludzie, którzy zaufali Pawłowi Kukizowi, no bez ogródek wypowiadali się o tych, którzy nas, albo którzy ich zdradzili, którzy postanowili wykorzystać popularność, wykorzystać szansę, jaką dawał Paweł Kukiz. Tych osób niestety jest więcej, już zdarzyło się tak, że nawet dwie
posłanki do Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio wstąpiły już w ławach sejmowych. Widziałem ją jedną brylującą. Także niestety tak ta partiokracja działa w praktyce, że osoby o słabych charakterach, które jest bardzo łatwo złamać, nawet jeżeli udaje im się wejść, tak jak niektórym, na plecach Pawła Kukiza, to ci najsłabsi już od nas odpadli i dzisiaj zostają ci najtwardsi. Mam nadzieję, że osoby, które tutaj po 2 latach od wyborów, powiedzmy sobie to szczerze, po 2 latach od wyborów, ci, którzy dzisiaj tworzą na nowo ten oddział, na nowo tworzą tą strukturę, to są osoby już o naprawdę twardych charakterach, takie, którym przede wszystkim można ufać, takie, które są wiarygodne i rzetelne, ponieważ powtarzam raz jeszcze, jeżeli ktoś coś innego mówi w czasie kampanii, dzięki czemu udaje mu się otrzymać pierwsze miejsce na liście do parlamentu, dostaje się do parlamentu, a później mówi zupełnie coś innego, taka osoba jest po prostu niewiarygodna i nie ma dla takiej osoby miejsca w polityce, co myślę zostanie odzwierciedlone już w najbliższych wyborach parlamentarnych. Natomiast jeżeli chodzi o sam Wałbrzych, jest to o tyle trudny okręg parlamentarny, ponieważ jest to mały okręg, mały względem ludności, duży względem terytorium, no i bardzo piękny. Ja przyjechałem do Państwa z brzegu, podziwiając góry, nieco relaksując się, patrząc się na te widoki, ale nie będę tutaj przyjeżdżał po to, żeby się relaksować miejscowymi górami, tylko po to, żeby tak naprawdę wspierać tworzenie się w poszczególnych powiatach. W poszczególnych powiatach będziemy szukać osób, które chcą wykorzystać szansę. Znów dajemy tą szansę, żeby wystartować w wyborach, tym razem samorządowym. Ja jestem o tyle ciekawym przypadkiem, że ja startowałem z 6 pozycji w okręgu opolskim. Jestem kandydatem z rekrutacji internetowej. Nigdy z żadną polityką nie miałem wspólnego nic, nigdy nie startowałem w żadnych innych wyborach. Także z czystym sercem i dobrymi intencjami pojawiłem się na listach. Nadal trwam przy Pawle Kukizie i będę trwał, dając, myślę, nadzieję też tym, którzy tutaj chcą głosować na ruch, ponieważ te osoby po prostu są. To jest około 9% w wyborach parlamentarnych. W zależności od tego, jak fluktuuje nasze poparcie, to jest stały w miarę elektorat, stabilny. Tych miejscowości też w okręgu wałbrzyskim nie jest tak naprawdę wiele, bo przecież to jest Kłodzko, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Wałbrzych i Świdnica, jeżeli chodzi o te miasta powiatowe. Zatem to jest kilka miast, w których będziemy szukać osób, które zechcą tworzyć listy do powiatów, ponieważ mimo tego, że postulujemy likwidację powiatów, to chcemy tam wprowadzić swoich ludzi, z tego względu, żeby mieć informacje z pierwszej ręki o tym, co konkretnie w powiatach jest do naprawienia, albo co można przenieść na szczebel gmin, a co można przenieść na szczebel województwa, ponieważ uważamy, że powiaty są niepotrzebne i należy je zlikwidować. A Rada Miasta? Wałbrzych, Świdnica? Szanowna Pani, no to jest tak, że siłą rzeczy we wszystkich tych miastach będziemy chcieli również wystawić swoich kandydatów na burmistrzów lub prezydentów miast. Wiem, że to jest zadanie arcytrudne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy część osób, które szły z Pawłem Kukizem do parlamentu, później mogła się poczuć oszukana przez postawę Ireneusza Zyski. Natomiast mówię, dzisiaj odbudowujemy się tutaj również w Wałbrzychu. Wrocław już stoi na nogach po tym, jak opuścił nas Kornel Morawiecki. Mam nadzieję, że postawimy szybko na nogi cały okręg wałbrzyski. Mogę jedynie dodać, że do mnie już z kilku powiatów, nie wszystkich, ale już z kilku powiatów okręgu wałbrzyskiego zgłaszają się obecni radni, którzy widzą szansę w tym, żeby startować razem z ruchem Kukiza, razem z Pawłem Kukizem, ponieważ nie ukrywajmy tego, to jest w miarę stabilny elektorat, w miarę stabilne poparcie i jeżeli ktoś chce działać faktycznie na rzecz społeczności lokalnej, a nie bawić się w jakąś wielką politykę i takie, wie Pani, politykierstwo, to jest dobre miejsce, żeby wystartować, żeby spróbować. My dajemy know-how, czyli w jaki sposób startować, jak zrobić to bez dużych pieniędzy, ponieważ przypomnę, ruch Kukiza nie korzysta z subwencji partyjnej, zatem decyzją Pawła Kukiza my startowaliśmy do parlamentu nie jako partia, tylko jako stowarzyszenie, za co nie otrzymaliśmy 30 milionów złotych z budżetu państwa. Może by się wydawać, że to jest szaleństwo, ale skoro postulujemy, żeby partie polityczne nie były finansowane z budżetu państwa, to jesteśmy tym pierwszym ugrupowaniem, które teorię przekłada w praktykę. A ta praktyka jest o tyle pożyteczna, że ona pozwala nam od razu nauczyć się funkcjonować w środowisku
tam, gdzie nie ma pieniędzy, ale są ludzie. To jest ta różnica. Partie polityczne działają tam, gdzie są pieniądze, a ludzie się już do tego znajdą. My przede wszystkim szukamy tych ludzi, którzy chcą działać. Opieramy się na pracy, na współpracy z wolontariuszami. Większość z tych, którzy dzisiaj tutaj są ze mną, to są osoby, które są wolontariuszami, które prowadzą normalne życie, które pracują od rana do popołudnia. Albo czasem w nocy, jeśli w dzień z nam pomagają. Sam mam takiego prezesa właśnie w okręgu opolskim, który za dnia angażuje się w pracę ruchu, natomiast w nocy pracuje, ponieważ jest księgowym i może sobie na to pozwolić. Także, szanowni państwo, zachęcam do tego przede wszystkim, żeby się kontaktować ze mną. Ze mną kontakt jest bardzo łatwy, wystarczy sobie w internecie wyszukać moje imię, nazwisko, czy na Facebooku. Kontakt jest naprawdę bardzo prosty. Zachęcam również, jeżeli jest taka możliwość, do wejścia na stronę samorządy.kukiz.pl, tam można się zarejestrować po to, żeby ułatwić mi kontakt później z potencjalnymi kandydatami, ponieważ tak jak 2 lata temu była rekrutacja internetowa na kandydatów na posłów, ja w takiej rekrutacji wziąłem udział i dzisiaj jestem posłem. Także jest to możliwe, wszystko jest możliwe, jeżeli ktoś będzie oglądał ten materiał i się zastanowi, a może też spróbuję zostać burmistrzem albo chociaż radnym, wystarczy wtedy się zarejestrować, my się będziemy kontaktować zwrotnie, pewnie ktoś z moich asystentów i na pewno jeszcze będą spotkania tak w Wałbrzychu, jak i w Świdnicy.